No cześć wszystkim, to będzie takie zapoznanie z interfejsem i tak dalej. Nie, kurde, nie wyłączaj, nie wyłączaj, to naprawdę będzie fajne, mówię, nie wyłączaj wideo. Kurwa, straciłem 500 ludzi w tą sekundę. Okej, więc słuchajcie, to jest wujek. Naciskamy jeden, dwa razy i wtedy jesteśmy wujek, tak naprawdę Donald McDonald, bo tak nas debilni rodzice nazwali, ale mamy pseudonim wujek. Szara eminencja rewolucji. Jesteśmy liberałem. Nasze zdrowie jest liberalne. Wszystko, co jest liberalne, to jest dobre, zielone. Wszystko, co jest konserwatywne, to jest czerwone, to jest źle. Także jak będziemy realni, to będziemy mieli zdrowie konserwatywne. Patrzymy teraz na nasze skille. Heart, czyli serce, czyli jacy jesteśmy liberalni, ile mamy serca włożonego. 11. Natomiast wisdom, mądrość życiowa jest 1, ponieważ no... Tarn Adams, co ty chcesz przez to powiedzieć, że jak nie masz mądrości życiowej, to jesteś liberałem? A inteligencja 7, całkiem dobrze, zdrowie 8, zręczność agility 8, siła 6, charyzma 15. Juice, co to jest juice? Juice to nie są ludzie, co chodzą w myckach w Izraelu. Juice to jest sok do picia i tutaj on reprezentuje taką chucpę. On reprezentuje nasze punkty doświadczenia. Juice to znaczy jesteś taki... No masz taką chucpę, masz taką, że wykonałeś co, jesteś zadowolony z siebie, wykonałeś zadanie bojowe, coś zrobiłeś fajnego i czujesz się dobrze i wtedy to ci podbija twoje tutaj statystyki. Teraz widzimy tutaj skille, jakie mamy główne. Okay? I skille główne mamy na przykład now i max. Now to znaczy teraz mamy taki skill, a max to jaki może być maksymalny. Więc nasze główne skille to jest persuazja, granie na muzyce, ukrywanie się, stealth, nauczanie, prawo, security, czyli włamanie się i pisanie. I teraz to jest, i mamy tyle punktów w danym skillu, natomiast maksymalnie możemy mieć tyle punktów. Czyli możemy, jak będziemy robili te akcje w czasie gry, to now będzie nam się zwiększało i będzie 6,25, 6,50, aż dojdzie 7, aż może dojdzie do 15, nie wiem. Max także może się zwiększyć w zależności, jeżeli zwiększymy sobie nasze statystyki. Więc to, że mamy security 7, to nie znaczy, że jak agility sobie zwiększymy, chociaż może nie wiem, nie dokładnie, może agility 8 to jest maksymalnie, nie wiem do końca, ale czasami to też się może zwiększyć. To nie są wszystkie nasze skille chyba, ponieważ jak damy strzałkę w dół, to wszystkie skille mamy takie. Dużo skilli mamy 0, co nie znaczy, że nie możemy ich sobie podbić. Na przykład karateka, martial arts mamy 0 punktów, ale możemy zacząć się mordobić z ludźmi i to dojdzie nam do 8, jak oni nas nie zabiją. Dalej. Mamy jeden romantyczny interest, to jest ta osoba, z którą żeśmy robili szurumburum. I to jest ta pan, pani, czy nie wiadomo co, adwokat. Zobaczymy, kto to jest. I jesteśmy samochodniami, jesteśmy on foot, czyli chodzimy. Close, mamy po prostu ciuchy, broni, nie mamy żadnej. Juice, mamy 50 punktów już, bo taką sobie daliśmy opcję. A next mamy 100, to znaczy, że jak zdobędziemy 50 punktów, to ten juice nam będzie 100 na 100, to wtedy będziemy mieli po prostu level up, czyli pójdziemy do następnego poziomu. Wszyscy chyba wiemy, co to jest level up. Nie wiem, już kurde, tego nie muszę tłumaczyć. Idziemy dalej, tutaj są wszystkie te skille w grze, od komputerów, kierowania samochodem, noża, muzyki, psychologia, nauka, shotgun, czyli flinta, street sense, mamy 0 street sensu, w ogóle nie potrafię się zachować na ulicy, jestem autystyczny, szycie, sedukcja, gdzie mamy 0, bo możemy mieć 15, karabin, pistolet, karateka, ciężka broń, taka jak RPG, czy miotacz ognia i tak dalej. Artysto możemy być dobrym do 11 i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy, jakie kryminalne występki mamy, od zdrady, morderstwa, banku, ograbienia banku. W tym wypadku zaczęliśmy na koszmarny mode, to znaczy, że jak spalimy flagę, to jest zamordowałeś flagę. To też bardzo poważny kryminalny występek w Ameryce, notabene. Możesz palić flagę, bo to jest wolny kraj i możesz robić demonstrację i palić flagę. Z drugiej strony będzie demonstracja ludzi, którzy będą krzyczeli na ciebie, że jesteś idiota, zdrajca, że palisz flagę. I bardzo dobrze, tak właśnie działa demokracja, żeby ludzie mogli się wykrzyczeć, ponieważ jak nie ma demokracji, nie ma wolności słowa, to co się dzieje teraz w EU i w Polsce, że jak nie ma wolności słowa, to zabronione to jest, ludzie nie mogą się wykrzyczeć, no to co ludzie robią? No, chwytają właśnie za nóż, bombę, karabiny i tak dalej, bo
jak nie możesz, jak nie czujesz się, że politycznie nie możesz, nic nie znaczysz, po prostu niemożliwe jest powiedzieć to, co chcesz powiedzieć, jakiś odsetek po społeczeństwa odważy się zrobić no, różne dziwne, przypadkowe rzeczy. To tu są wszystko, więc od tych grubszych tych spraw do na przykład loitering, czyli byliśmy tam, gdzie nie powinniśmy być, albo zakłócaliśmy porządek, albo wandalizm, albo unlawful burial, czyli zrobiliśmy zabitego, zakopaliśmy w ziemi bez pozwolenia. Widzieliśmy, że jestem genderqueer i oczywiście możemy to zmienić na mężczyzna, kobieta czy genderqueer. To nie ma żadnego, w tej grze to nie ma żadnego efektu, ponieważ wszyscy wiemy, że twój seks, gender jest po prostu naukowo nieudowodniony i że nie ma czegoś takiego jak mężczyzna czy kobieta. To jest po prostu umówione takie rzeczy. My, lewica, w to wierzymy. Tak jest w tej grze. Okej. Więc jak widzimy, to jest właśnie wujek. Teraz naciskamy F i w F jak naciskamy, to znaczy, że idziemy do jakiejś lokacji. Idź i zastopuj zło. Go forth to stop evil. Idź i zastopuj zło. I teraz mamy różne lokacje. A to jest Śródmieście, shopping, to wszyscy wiemy, co to jest shopping. Uniwersytecki dystrykt, dystrykt fabryczny, przemysłowy dystrykt. City outskirts, czyli suburbia, to dookoła miasta i oczywiście do tego potrzeba samochodu, my nie możemy tam pójść. I travel to jest do na przykład Białego Domu możemy pojechać i do tego też trzeba samochodu. Więc możemy na razie pójść tylko na 4, na 6 lokacji, ale tak naprawdę w tych lokacjach są różne inne lokacje i w danej, na przykład w Śródmieściu i w tych innych miejscach są takie rzeczy jak kondominia, gdzie możesz mieszkać, najwyższy sąd, w tym wypadku on się nie nazywa Supreme Court, tak jak w Ameryce, tylko Halls of Ultimate Judgment, ponieważ to jest Nightmare Mode, to jest koszmar i w tym koszmarze konserwatyści zmienili nazwę Sądu Najwyższego na Halls of Ultimate Judgment. To jest komnaty sale ostatecznego osądu. Banki, firemen, tam gdzie są strażacy. Strażacy są zawsze konserwatywni, chamy i mogą cię ścigać ściekierami. Tak, ta gra wszystko symuluje, więc na przykład możemy pójść do banku i ograbić bank, możemy pójść do stacji radiowej, włamać się do audycji i zacząć mówić liberalne rzeczy. Możemy pójść do dżentelmenów klubu, tam gdzie są konserwatyści i możemy z nimi rozmawiać. Możemy też wziąć karabiny i noże i widelce i zacząć ich ciąć i strzelać do nich. Co jest bardzo ważne tutaj też, to jak naciśniemy F i bodajże jesteśmy chyba w industrialnym dystrykcie, tak. Więc mamy tutaj coś takiego, co się nazywa safe house. Możemy tutaj pójść i to są, w tym przemysłowym dystrykcie to jest takie, gdzie są fabryki. Na przykład mamy homeless, to są tam, gdzie mieszkają bezdomni. To jest, shelter, już zapominam polskiego. To jest takie schronisko dla bezdomnych, takie normalne rzecz w Ameryce. Opłacane przez nasze podatki bardzo dobrze, żeby ci ludzie mogli gdzieś pójść z ulicy. Tam też im próbują pomagać i tak dalej, od wiekówki są i tak dalej. Bardzo fajna sprawa uważam, jak to działa. Abandoned Warehouse to jest opuszczone składowisko. Drake Street Housing Projects, to nazwy się zmieniają, natomiast Housing Projects to są tam, gdzie mieszka biedota. To jest nasza lokacja, my tutaj mamy apartament. I co to jest heat, co to jest secrecy? Heat to jest gorąco. No i chyba oglądacie filmy kryminalne, nie? Jak policja ściga bandytów, to oni mówią, jest gorąco, więc im bardziej jest heat, im bardziej jest gorąco, tym bardziej cię policja ściga. I im bardziej ten numer wzrasta, tym bardziej jest szansa na to, że policja, detektywi cię wytropią, gdzie jesteś. W tym wypadku jesteśmy w Drake Street Housing Projects, czyli ta mieszkania dla biedotów. Dla biedot, nie wiem czy to jest za darmo, się troszeczkę płaci nominalnie i wtedy przyjdą, zrobią oblężenie twojego liberalnego headquarters, twojego tej miejsca, gdzie ty jesteś i mogą cię przyjść aresztować albo przyjdą cię wystrzelać i koniec gry. Gra jest bardzo trudna, więc hit trzeba bardzo uważać tutaj. Secrecy to jest wasza sekretność, to znaczy jak dana lokacja jest sekretna. I jest taka rzecz, że ponieważ tu jesteśmy w bardzo takich projects, gdzie biedota mieszka, tutaj jest bardzo dużo policji. Natomiast jakbyśmy mieszkali na przykład w downtown, w Bachman Condominiums, to ta sekretność
by była zdecydowanie większa. Im więcej płacisz za pieniądze, im więcej wśród bogatych mieszkasz, tym większa jest sekretność i tym wolniej rośnie to gorąco, to hit. Więc wszyscy wiemy, dlaczego Lenin mieszka w Szwajcarii. Nie dlatego, że fajnie było. Nie, on się krył wśród tych parszywych prawicowców. On nienawidził mieszkać w Szwajcarii. Tak, no właśnie. Ta gra to symuluje. Są jeszcze takie rzeczy jak chemiczna faktoria, chemiczna przetwórnia, garment makers, to tam to jest fabryka ciuchów produkowania, i crack house to są crack, to są tam ćpuny. To jest takie mieszkanie, gdzie są ćpuny. Ok? Downtown mamy już, śródmieście to oczywiście są większe rzeczy, tu są kondominia, najlepsze, najdroższe w grze. Death Squad Headquarters, to już nie jest policja, to jest Death Squad, czyli prawicowa śmierci, skład śmierci prawicowców. I mają to swoją komendę. Oni już nie pytają, nie aresztują, i strzelają od razu. Mamy też, no już mówiłem o Sądzie Najwyższym, tu się inaczej to nazywa, mamy też bank, strażaków, mamy stację radio, cable news station, czyli telewizja kablowa, gdzie mówią właśnie newsy, wszystko oczywiście konserwatywne, klub dżentelmenów i latte stand, morning mug, latte stand, poranny kubek latte, można tu kawkę wypić, no i oczywiście poznać ludzi. Uniwersytecki dystrykt będzie bardzo fajnie, ponieważ są takie rzeczy jak genetyczna, tutaj się znęcają nad zwierzątkami. Tak naprawdę genetyka w tej grze jest taka, że zwierzątka są eksperymenty na zwierzątkach biednych i zobaczycie, jakie to będą fajne. Natomiast kosmetyka to jest coś takiego, że biedne króliczki znęcają się nad nimi, żeby robić kosmetykę. Co się w dzisiejszych czasach zdarza, i to jest obrzydliwe, że te kobiety używają te kosmetyki, które są testowane. Po prostu oni biorą króliki, otwierają im ślepia i władują, wylewają na te ślepia tych królików te kosmetyki, żeby zobaczyć, czy to ich drażni. No to są tortury już, to jest chore, no ale takie są kosmetyki na świecie i wszystkie kobiety to popierają, więc co tu mu dużo mówić. Jest też coś takiego jak vegan co-op, wszyscy wiemy, co jest vegan, a co-op to jest tam, gdzie oni współpracują sobą, to jest bardzo komunistyczne, tutaj można wziąć hipisów. Juice bar, zharmonizowana oranżada, juice bar, tutaj można sobie pójść i różnych ludzi zrekrutować. W tych wszystkich miejscach można rekrutować ludzi, można poznawać ludzi, można z nimi dyskutować i tak dalej. Mamy też internet cafe, gdzie można programistów wziąć i tak dalej, i tak dalej. Dobra, co tu jeszcze powiedzieć? Nie mamy nic w naszym składzie. Nasz skład to jest jeden człowiek, wujek szarej eminencji rewolucji. A nie mamy jeszcze nikogo. Wehikułów nie mamy. Tutaj mamy... Nic nie mamy, to później pokażę. I tak naprawdę mamy $57. Jesteśmy w Drake Street Housing Projects. 1 stycznia 2009 i jesteśmy laying low. I tutaj możemy nacisnąć A. I teraz mamy activity. I możemy każdemu w naszym składzie, w naszej grupie bojowej liberałów, dać coś, żeby oni robili codziennie. Więc mamy masę rzeczy do wyboru, ale o tym będzie w następnym wideo, bo to i tak będzie długie, nie? Mam nadzieję, że wszystkim to się podoba i no tak, i w następnym wideo zobaczymy, co będzie się działo. Na pewno zacznę już akcję. Przepraszam za ten interfejs, to był wolne wideo, ale w następnym już będziemy się bili w mordę i rewolucyjnie działali. No, kurde, do zobaczenia.